Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja się nazywam Piotr Tajczyński i zapraszamy na poranne Tętno Pulsu. Poranne do porannej kawy w kubeczku podcastu amerykańskiego. Też masz. Opowiemy Państwu o tym, jak zakończyła się sprawa sporu prawnego pomiędzy Dominion Voting Systems a Fox News. Otóż stacja zgodziła się zapłacić firmie prawie 800 milionów dolarów. A za co? O tym opowiadaliśmy Państwu w odcinku 129 podcastu amerykańskiego. Zachęcamy, żeby sięgnąć do tego odcinka, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał. Fox News opowiadało kłamstwa na temat Dominion Voting Systems. Stwierdziło, że firma uczestniczyła w kradzieży wyborów prezydenckich i różne gwiazdy stacji, od Takera Carlsona przez Marię Bartiromo i wiele innych nazwisk, powtarzały te bzdury, wiedząc doskonale, że są to kłamstwa. Firma Dominion Voting Systems domagała się dwukrotnie więcej, 1,8 miliarda dolarów. 1,6 miliarda, ale to już przy takich sumach to ma niewielkie chyba znaczenie. No, dużo pieniędzy się domagała. Tak, no i dostanie dużo pieniędzy, natomiast to z jednej strony nie jest tak, że to nie dotknie Fox News, bo 800 milionów to jest jednak sporo kasy, nawet jeśli się ma 4 miliardy wolnych środków, jak firma Ruperta Murdocha, ale szkoda, że tak się stało, dlatego że przez to nie dojdzie do procesu. W ogóle stało się to tak, że w ostatniej chwili obie strony były gotowe rozpocząć przemówienia wstępne, prawnicy obu stron, kiedy nagle w ostatniej chwili pojawiła się wiadomość, że strony doszły do porozumienia i proces się nie rozpocznie. No właśnie, i tu z jednej strony słyszymy, że to dobrze dla Dominion Voting Systems, bo w Stanach Zjednoczonych trudno jest udowodnić komuś, czy jakby uzyskać odszkodowanie za pomówienie, bo oprócz tego, że udowodnimy, że ktoś kłamał, to jeszcze trzeba udowodnić, że ktoś kłamał świadomie i ze złą intencją. Dominion Voting Systems dotarło do komunikacji wewnętrznej firmy Fox News i stamtąd wiedzieliśmy, że oni również wiedzieli o tym, że opowiadają kłamstwa, no ale wciąż udowodnienie tego i przekonanie ławy przysięgłych mogłoby być trudne. Z drugiej strony, jeżeli Fox News poszło na taką ugodę i było gotowe zapłacić 800 milionów dolarów, to znaczy, że ta sprawa, czy dowody Dominion Voting Systems były mocne. No i ja się zgadzam z Piotrem. Szkoda, że do procesu nie dojdzie, ale zwłaszcza dlatego, przede wszystkim dlatego, że nie będziemy mogli wysłuchać zeznań świadków, to znaczy świadków, których Dominion Voting Systems chciałoby przesłuchać. Mówimy oczywiście o takich osobach jak Rupert Murdoch, szef stacji, jak Tucker Carlson na przykład. To byłoby wspaniałe, gdyby oni musieli stanąć przed sądem i zacząć tłumaczyć się, dlaczego mówili co innego, dlaczego kłamali, a w prywatnych komunikatach wyraźnie widać było, że w to wszystko nie wierzą i wiedzą, że są to kłamstwa. No ale do tego niestety nie dojdzie. Znaczy może jeszcze dojdzie przy innych procesach, bo to nie koniec kłopotów Fox News, jest jeszcze inna firma Smartmatic, która także złożyła podobny pozew, bo również Fox News oskarżało ją o współpracę w tej kradzieży wyborów z Dominion Voting Systems, no a samo Dominion oskarża także innych ludzi związanych z tym wielkim kłamstwem Donalda Trumpa, między innymi Rudy'ego Giulianiego, więc sprawa jeszcze będzie się ciągnęła, tylko w innych wydaniach i na pewno Państwa będziemy o tym informować. No a na dziś to koniec chyba Tętna Pulsu. Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe i dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych? Nie, trudno, o dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych trudno, tylko zachęcamy Państwa do przesłuchania odcinka 129, bo tam wszystkie informacje na temat tych wydarzeń możecie Państwo znaleźć. Dziękujemy bardzo.